Dzień dobry, choć raczej chyba powinnam powiedzieć dobry wieczór, patrząc na ciemność, która mnie otacza. Nie jest to żadne moje późne wracanie z imprezy, żeby nie było, moi drodzy, jest godzina 16. Też nie jestem za bardzo pocieszona faktem, że o godzinie 16 jest tak ciemno, no ale nic niestety z tym faktem nie zrobimy. Widzę się zaraz z Asią i lecimy na jedzenie. Asię pewnie znacie ode mnie z Instagrama, bo byłyśmy ostatnio w Rzymie, gdzie my, kurczę, razem nie byłyśmy. Słuchajcie, Asia przed chwilą mi opowiadała, jak planuje wygrać samochód w konkursach. Na przykład, nie no, taki nie chcę, ale taki? Asia zdaje teraz prawko. No ja już skończyłam moje wszystkie jazdy. Teraz walczę o to, żeby mieć jakiś termin na egzamin. I to jest walka, to jest walka. Z tym nie ma łatwo. I pomyślałam, że skoro chcę mieć furę, a nie mam na nią pieniędzy, to muszę brać udział w każdym możliwym konkursie. Więc wygram samochód. I mówię to i potem sobie zobaczę ten filmik za 2 miesiące i pomyślę... I wtedy pierwszy carvlog będzie u mnie na kanale. O, już czekam na takie rzeczy, no. Porywam Asię dzisiaj na zakupy, bo Asia, słuchajcie, jest byłą stylistką i pomoże mi wybrać parę rzeczy, może na nasz kolejny wyjazd wspólny. I ja też postaram się może wystylizować Asię w jakieś kolory. To mój prezent dla Oli na święta. Że przypominał jej o mnie. Do tego czasu wybierzemy nawzajem dla siebie dwie stylizacje. Jedną w moim stylu, drugą w Oli stylu. A tak, to też. I jedna będzie wyjściowa, a druga... Taka bardziej elegancka, a druga mocno będzie... Gen Z kolory, żeby dużo się działo. Także jak widzicie, Asia kolory, ja na biało-czarno. Asia może nie należy do osób, które często ubierają kolory, ale dzisiaj to zmienimy. Znalazłam taki płaszcz, który jest w ogóle strasznie długi. Jest bardzo w moich kolorach, więc zobaczymy, czy spodoba się Asi. Czy myślicie, że ja mogę złamać zasadę i zrobić jej dwa outfity w stylu Gen Z? Czy zostanę zdyskwalifikowana? Moi drodzy, a może ty mi powiedz, jakie to są zasady? Nie, bo ja cię zaskoczę. Proponuję, Ola, zmienić zasadę na takie, że tworzysz dwa jakiekolwiek outfity. Bo ja znalazłam dwie rzeczy, które się nabiją tego samego zestawu. Okej. Okay. Więc ja bym bardziej chyba wolała tworzyć w taki sposób. Czyli co znajdziemy, swoboda, to bierzemy. Okej. Okay. Ale żeby była góra, dół i dodamy. I okay, torebeczka, czy cokolwiek. Nie musi być torebeczka, ale coś innego, tylko nie patrz w mój koszyk, bo dobrze, są tylko trzy rzeczy, które... Także widzimy się słony, proszę nie ściągać ode mnie. Szukam torebki od 10 minut. I nie znalazłam ani jednej, ani drugiej. Jeżeli chodzi o spodnie, znalazłam spodnie garniturowe męskie. Muszę jeszcze do tego dobrać jakiś pasek. No i ciężko, tak samo z butami też było ciężko. Ja już straciłam po prostu mój talent chyba ubraniowy, bo nie spodziewałam się, że to będzie aż tak wielki challenge. Bardzo chciałabym zobaczyć Asię w tej sukience, więc jedyne co jeszcze, to musimy znaleźć do niej jakieś buty. Szczerze, nie widzę chyba siebie jako stylistka w przyszłości. Asia mnie na chwilę zostawiła. Mam tutaj swój koszyk i koszyk Asi, ale nie będziemy go sprawdzać. Dowiemy się zaraz w przymierzalni. Powiem wam, że naprawdę nie sądziłam, że wybieranie ubrań dla kogoś jest tak ciężkie. Co, let's go do przymierzalni? No idziemy, ja jestem bardzo zadowolona, ciekawa, co ty dla mnie wybrałaś. Myślę, że się zakocham w tobie na nowe, jak cię zobaczę w tych ubraniach. Dobra, słuchajcie. Dwa outfity, trochę pół na pół, trochę takie eleganckie, trochę jednak na luzie. Są kozaki, są mocne buty, są też tutaj o męskie, rozszerzane garniturowe spodnie. Nie mam bladego pojęcia, jakie są rozmiary męskie, zawsze miałam ten problem. I tak jak zazwyczaj umiem doradzać moim znajomym, tak tutaj ja nie do końca wiem, czego by Ola chciała. W pierwszym zestawie mamy spódniczkę, mamy do tego bluzę, chciałam bezrękawnik.
taki jak ja mam, ale niestety nie znalazłam, więc wzięłam taką kurteczkę, proszę bardzo. Do tego jest torebeczka i są też kozaki długie. Tutaj mamy trochę się gryzie to złoto ze srebrem, dopiero teraz zaczęłam to srebro, ale jakoś Ola sobie poradzi. Drugi outfit, mocne buty, nereczka typu Genzy, spodnie garniturowe męskie, sweterek. No powiem ci, Ola, w mojej głowie wyglądało to zupełnie inaczej, a Ola... Pomysł fajny, wykonanie nie do końca, bo miałaś mieć ten sweter taki, on miał być taki krop bardziej. Spodnie miały być bardzo mocno rozszerzane. Lecimy z tym drugim? No dobra. Tam mi się buty bardzo podobają. Dobrze, dobrze. Słodka. Jesus! No Ola, jakbyś szła w zimie do Skecha, to byś założyła właśnie taki outfit. No a jakbyś zdjęła kurtkę, czy nie jest delikatnie lepiej? No, no. Plotkarze, jakbyś była, to może byś tak wyglądała. Mi się kura bardzo podoba. Ja myślę, Ola, że mogłabyś kupić w ogóle tą bluzę. To jest fajne, kurtka jest fajna. Niszka, się wszystko z pól, te buty, ja bym może podmieniła na te poprzednie. Tu będziemy mieli Asię królową jeansu, barwy narodowe oraz jej ulubiony kolor czarny. A tutaj jest Asia, Asia jeszcze nie wiem kto. Asia się śmieje obok przymierzalni, więc zobaczymy, co z tej Aś tutaj będzie. I do tego, moi drodzy, botki, torebka. Asia, nie mogę się doczekać, aż to nałożysz. No Ola, ten jeden outfit. Czekam na pokaz mody. Dzień dobry. Ej, ale wyglądasz kulersko. Jest całkiem cute. No ta kurteczka jest fajna, fajne są te rękawy. Bubcia ładna. Ja jestem zadowolona, co prawda pierwszy raz widzę ciebie w ogóle w takim wydaniu. Mi te totalnie buty nie pasują do... Okej, okay, to prawda, może faktycznie te buty. Ja bym dała białe buty. Okej. Okay. Pięknie, no to się jak Ola Pawlik po prostu. Nie no, fajnie, fajnie, ja daję 4. Okej. Okay. Idę się przebierać dalej. Czekamy. Czuję się jakbym szła. Czuję się. Serio. W życiu. Są najgorsze, bo tak skracają sylwetkę. A to prawda. Wyglądają jakieś. One są, oni one wyglądają fajnie do spodni, ale. O mój Boże, ja... Serio, czuć jak stewardessa, która właśnie wychodzi z samolotu pośrodku safari. Ej, ja w ogóle, ja nie mogę w ogóle uwierzyć, Asia, to jak ty wyglądasz. Ja cię nigdy nie widziałam w takim wydaniu. Jezus, no powiem ci, Ola, totalnie nie mówię. Oj tak, to prawda. Nie lubię strasznie takich rękawków. Buty ładne, ale nie do tego. Torebka ładnie. No jakbym była troszeczkę starsza. No może faktycznie cię odrobinę postarza ten outfit. No właśnie, bo też brązowy postarza. Gdyby to było na przykład w kolorze torebki. Torebki, aha. To też bym szła na safari, ale bym była młodsza trochę, ale... Ciekawe doświadczenie, no. Bardzo ciekawe doświadczenie. Chłopcy, piszcie do mnie o numer telefonu. No teraz się przybieramy za flagę pół. No tak, dodatkowy outfit. Oh my god! Czy to jest nasza kolejna pierwsza dama? Ej, wygląda zarąbiście. Nie sądziłam, że podołam, ale chyba jednak zostanę stylistką. No pięknie, totalnie sobie poradziłaś na pewno lepiej niż ja. To możemy przyznać. Ej, pięknie wyglądasz, naprawdę. Nie poddajemy się z Asią i stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie nawzajem prezenty przedświąteczne. Dział do domu. Jaki cute i świąteczny. Kurczę, ja świąt chyba jeszcze nie organizuję w tym roku. Owsianka w tym... Totalnie, bierzemy. Totalnie. A ty jesz owsianki, jestem za. Urocze to. Bierzemy? No Ola, ty masz... ja pamiętam, twoja choinka w zeszłym roku to taka była trochę uboga. To brakuje. Nadrobimy w tym roku. Nadrobimy w tym roku.
To, co kobiety lubią najbardziej. W naszym wieku praktyczne prezenty. Patelnie, mopy, tego typu rzeczy, no. No ja też bym wzięła taką. O, moi drodzy, bierzemy dwie patelnie. Patelniowe bestie. Mój prezent dla ciebie, patelnia. Twój prezent dzięki. Dla mnie, patelnia. Jaki my miałyśmy wczoraj autentyczny fan w tej przebieralni. Zaczęłam już powoli montować te materiały, które widzicie przed tym ujęciem i było po prostu super. Uważam, że chyba częściej powinnyśmy z Asią chodzić razem na zakupy, ale może następnym razem wybierać jakieś takie stylizacje bardziej w naszym stylu nawzajem, a nie, że ja wybieram Asi kolorowe, gdzie Asia nosi na co dzień czarny, a Asia wybiera mi czarny, gdzie ja na co dzień chodzę w kolorowych rzeczach. Pokażę wam już tylko na szybko kilka rzeczy, które później gdzieś tam wybrałyśmy, które Asia mi później wybrała, gdy jeszcze eksplorowałyśmy Half Price. Pierwsza torebka, pierwsza i jedyna, Jezus Maria, nie wzięłyśmy więcej torebek, jest to ta zielona, ona jest przepiękna. Ja uwielbiam kolor zielony, jak można zobaczyć, także Asia wiedziała, że to będzie dobry wybór dla mnie. To jest marka French Connection i ona była przyceniona z 252 zł na 110. Także 110 zł bardzo wydaje mi się spoko cena za tak ładną torebkę. Przygotowania na zimę nie może zabraknąć skarpetek z pingwinem. Ja sobie też jeszcze wybrałam ten koc z reniferem. No i najważniejsza rzecz, zastanawiałam się, czy to pokazać w otoczeniu, wiecie, ładnej torebki, koca i tak dalej, ale no wzięłyśmy te patelnie. Pół żartem, pół serio, ale w moim wieku, 23 lat, to serio, rzeczy do mieszkania są najlepszymi prezentami. Zrobiłam już wczoraj pierwszy makaron w tej patelni, także prezent na piątkę z plusem. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że bawiliście się oglądając go tak samo, jak my z Asią się bawiłyśmy nagrywając go. I do zobaczenia w kolejnym vlogu na moim kanale. Buziaki!